Partnerem kanału jest firma TME, globalny dystrybutor komponentów elektronicznych. Dzień dobry. W ramach odwiedzin ciekawych miejsc zapraszam do londyńskiego Science Museum. A ponieważ można tam spędzić nawet tydzień, na początek ograniczymy się do astronautyki. Będąc w różnego rodzaju museach, często obojętnie przechodzimy obok artefaktów nie zdradzających swym kształtem przeznaczenia. Dotyczy to zwłaszcza wystaw ścisłych, gdzie można podziwiać skomplikowane urządzenia przeznaczenia nieznanego. Tymczasem nieraz za takimi eksponatami stoją interesujące historie, o których czasem słyszeliśmy, lecz nie kojarzymy elementów bohaterów tych historii. Zapraszam na spotkanie z kilkoma takimi eksponatami, acz zaczniemy od czegoś bardziej znanego. Wycieczkę zaczynamy od obejrzenia sobie kapsuły, w której odwiedzono Międzynarodową Stację Kosmiczną w 2016 roku. Były to czasy, gdy Rosja współpracowała z cywilizowaną częścią świata i takie misje po zamknięciu programu wahadłowców miały miejsce regularnie. Kapsuły te zapewniały bezpieczne dotarcie do Ziemi załogi, redukując szybkość z 27 tysięcy km na godzinę przy temperaturze powierzchni wzrastającej do 1500 stopni. Stąd taki brudny, przypalony odcień obudowy, która planowo rozgrzewała się do tak wysokich temperatur. Wnętrze było wyjątkowo ciasne, lecz w przeciwieństwie do wcześniejszych misji spędzano tu niewiele czasu, tylko podczas lotów do i ze stacji. Rozbudowany panel umożliwia przeprowadzenie ręcznego manewru cumowania i wstępnych działań podczas opuszczania stacji. Z tej możliwości skorzystano zresztą awaryjnie, ponieważ akurat podczas tej misji zawiódł system automatycznego dokowania zwany kursem. Opóźniło to cumowanie o 10 minut, nadwyrężyło zużycie paliwa, ale wszystko mieściło się w marginesie przewidywanym na taki wypadek. Ciekawie wygląda serwisowy panel przyłączy, zawierający dziesiątki złoconych gniazd. Panel sterujący różni się już mocno od tych, które budowano podczas zdobywania Księżyca, ale podstawowe założenia, profesjonalizm wykonania, zabezpieczenie krytycznych przełączników przed przypadkowym przełączeniem, czy nawet używanie charakterystycznych barw tła i jaskrawych dla istotnych elementów zachowano. Moduł ten cumował ponad pół roku, po czym wylądował na terenie Kazachstanu. Obecnie możemy go oglądać w londyńskim Muzeum Nauki. Silnik rakietowy powstał w mało chlubnych okolicznościach i w wersji używanej w rakietach V2 był już może nie niezawodny, ale używalny. Niestety rakiety te bombardowały głównie Londyn w czasie II wojny światowej. Faktem jest, że zarazem mogły one przekroczyć umowną granicę 100 km nad poziomem Ziemi, będąc pierwszym pojazdem, który osiągnął kosmos. Silnik był napędzany 75% alkoholem etylowym i skroplonym tlenem. Czas pracy wynosił 65 sekund, po czym rakieta osiągała 80 km i opadała lotem balistycznym. Pompy alkoholu i tlenu były napędzane silnikiem parowym, który znowu był napędzany wodą utlenioną z nadmanganianem sodu. To dawało wydajność 125 litrów na sekundę, ale obok mieszaniny dającej ciąg główny było kolejnym źródłem niekontrolowanych reakcji. Z tego powodu w końcowej, najbardziej dopracowanej wersji powodzeniem kończyły się loty tylko 70% rakiet. W górnej części mieści się komora spalania, zwężona, dzięki czemu ciśnienie początkowe składników wynosiło 15 atmosfer. Ciąg silnika osiągał 8 ton i w miarę wznoszenia się rakiety zwiększał się do 29. Mimo zawodności silnik ten dał podwaliny późniejszym programom kosmicznym, zarówno amerykańskim, jak i radzieckim.
Obok możemy zobaczyć inny silnik ze względu na zadania, jak i epokę. Ten model z 1962 roku napędzał górne stopnie rakiet i został zaprojektowany do pracy w próżni kosmicznej. Pierwotnie z przepustnicą miał napędzać lądownik księżycowy. Ponieważ się sprawdził, był używany w wielu konstrukcjach i wciąż jest produkowany. Zwykle pracował zespołowo, w potężnym Saturnie użyto 6 takich silników, w innych rakietach 4 bądź 2. Jest zasilany mieszaniną ciekłego wodoru i tlenu i był pierwszym amerykańskim silnikiem używającym takiego paliwa, jednego z najwydajniejszych, ale wymagających wiele zabiegów z utrzymaniem tak niestabilnych substancji. Przypomnę, że wodór paruje w temperaturze minus 240 stopni i przenika przez najmniejsze nieszczelności. Podobny do poprzedniego jest widoczny tutaj silnik, także przeznaczony do pracy w próżni i zasilany wodorem. Został zaprojektowany specjalnie dla Saturna V, który brał udział w misjach księżycowych. Co ciekawe, drugi stopień tej rakiety wyposażony był w 4 takie silniki, a trzeci w 1. W przeciwieństwie do większości tego typu konstrukcji, której nie można było wyłączyć do czasu zużycia paliwa, ten można było kilkukrotnie zatrzymywać, co było konieczne przy manewrowaniu na orbicie ziemskiej. Silnik ten był też największym pracującym na ciekłym wodorze do czasu wdrożenia wahadłowców. Używanie jednak tego typu silników w atmosferze ziemskiej prowadziło do problemów i katastrofy Challengera. W 1973 roku po serii udanych misji księżycowych silnik zakończył karierę i z braku potrzeb nie był już produkowany. Ostatnio powrócono do projektu, aktualizując go na wypadek ponownej budowy ciężkich rakiet. Przejdźmy teraz do owych tajemniczych artefaktów, za którymi stoi historia podboju kosmosu. Oto wyjątkowa rzecz, rzeczywiste, a nie będący kopią czy makietą moduł, biorący udział w misji zwanej Space Lab 2. Miała ona miejsce w roku 1985, jako 19. misja wahadłowca w ogóle, a sam Space Lab oznaczał laboratorium wielokrotnego użycia, konfigurowanego w zależności od potrzeb i rozwoju nauki. Projekt funkcjonował od roku 1983 do 1998 i brał udział w 22 lotach. Widoczny tutaj moduł służył do precyzyjnych pomiarów ilości helu oraz temperatury, gęstości i składu korony słonecznej w paśmie ultrafioletu. Pozwolił poznać istotę Słońca przede wszystkim jako źródła energii i określić warunki pracy tego mechanizmu. Urządzenie zawiera teleskop oraz siatkę dyfrakcyjną oraz 3200 linii na milimetr. To pozwalało obserwować linie widmowe nie tylko helu, ale także wodoru, tlenu, siarki i żelaza. Dzięki temu można było określić strukturę korony słonecznej, która na Ziemi mogła być badana tylko w czasie zaćmień Słońca i z niższą dokładnością zakłócana atmosferą. Urządzenie jest złożone i możemy dostrzec tutaj elementy optyczne, jak i szereg detektorów rozmieszczonych pod kątami, dobranymi zapewnie do analizowanych obszarów widma. Zwraca uwagę niezwykła precyzja i dopracowanie każdego szczegółu, a więc sposób prowadzenia okablowania, zabezpieczenia przed ich przypadkowym zaplątaniem czy wyrwaniem, dokładna izolacja, zabezpieczenia wtyczek przed wyskoczeniem z gniazd i w ogóle wykonanie każdego detalu. Nawet do mocowania elementów użyto wyłącznie śrub imbusowych, zabezpieczanych podkładkami kontrującymi i lakierem. To jest po prostu montaż topowy, niespotykany w konstrukcjach cywilnych ze względu na cenę robocizny i materiałów. Większość eksponatów to kopie bądź makiety, jednak tutaj mamy zapasowy moduł w pełni funkcjonalny. Jest to detektor pojedynczych fotonów z zakresu widzialnego i ultrafioletu ze wzmacniaczem i służy do wykrywania obiektów słabych, które można obserwować wyłącznie w przestrzeni kosmicznej.
był używany w kosmicznym teleskopie Hubble'a od początku, czyli od roku 90 do 2002, kiedy to powrócił na pokładzie wahadłowca. Teleskop ten, jako jedno z niewielu przedsięwzięć pozaziemskich, był dotąd pięciokrotnie odwiedzany i serwisowany. Wizyty takie usuwały awarie, szczególnie zdarzające się na początku eksploatacji teleskopu, a także umożliwiały wymianę elementów w ramach rozwoju techniki i tak właśnie stało się z widocznym tutaj modułem. Podobnie jak w poprzednim wypadku, możemy cieszyć oko niezwykle precyzyjnym wykończeniem detali, choć okablowanie wydaje się tworzyć nieco większy chaos. Uwierzmy jednak, że wszystko jest tutaj pod kontrolą. Nie wszystko, co związane z eksploracją kosmosu, układa się dobrze. W 1996 roku Rosjanie w ramach programu Mars 97 postanowili wysłać na czerwoną planetę złożoną sondę, budowaną jeszcze od czasów Związku Radzieckiego, która składała się z narzędzi wyprodukowanych także przez kilka zachodnich państw. Niestety wkrótce po starcie stracono kontrolę nad czwartym stopniem rakiety i ładunek opadł z powrotem na Ziemię. Poszukiwanie śladów na terenie Chile nie dało rezultatów. Poszukiwania były przeprowadzone przede wszystkim ze względu na ładunek plutonu z ogniwa elektrycznego. W londyńskim muzeum możemy oglądać jeden tylko instrument z bogatego zestawu misji. Fonema służyła do badań wiatru słonecznego, będąc generatorem pól elektrycznych i magnetycznych, nastawionych na wykrywanie jonów i określanie ich parametrów energetycznych. Urządzenie jest nieduże, waży niespełna 11 kg, a zasadniczą jego częścią są różnego rodzaju elektromagnesy. Wewnątrz możemy dostrzec cewkę podobną do tej, jaka kierowała elektrony w kineskopie telewizorów. Zapewne dostarcza ona informacji, dla których urządzenie zostało zbudowane. Tym razem widoczna tutaj kopia, podobnie jak oryginał, nigdy nie miały okazji do pracy w warunkach praktycznych, ale służyły do stworzenia narzędzi kolejnych generacji, które pracowały na orbitach Wenus i Tytana. W 2005 roku na powierzchni Tytana, księżycu Saturna, wylądowała taka oto sonda. Było to jak dotąd najdalsze lądowanie statku kosmicznego wystrzelonego z Ziemi, a sam lot trwał 8 lat. Jak widać, sonda ma postać puszki, sugerującej możliwość pływania. I słusznie, gdyż zakładano lądowanie zarówno na gruncie stałym, jak i w oceanie, acz nie wody, a metanu. Temperatura na Tytanie wynosi bowiem minus 180 stopni i tak niekorzystne warunki należało uwzględnić przy projektowaniu sondy. Ta więc została zbudowana tak, by pracować przez ograniczony czas i plan zakończył się sukcesem. Urządzenie funkcjonowało 1,5 godziny, trzykrotnie przekraczając czas zakładany. Co ciekawe, sonda była uśpiona przez blisko 7 lat podróży, ale raz na pół roku budzono ją i przeprowadzano testy kontrolne. Częścią misji były także badania atmosfery. Przed lądowaniem sonda spędziła tam 2,5 godziny. Tak wydawałoby się krótki czas życia sondy był podyktowany warunkami i koniecznością prądożernego ogrzewania instrumentów. Jedynym sposobem na wydłużenie działania urządzeń byłoby użycie generatorów radioizotopowych, co jednak mocno komplikowałoby budowę sondy i zwiększałoby rozmiar oraz wagę. Sonda dysponowała nadajnikiem o mocy 10 W, który zapewniał sprawne połączenie z orbiterem, który przekazywał potem dane w kierunku Ziemi za pomocą dużej, 4-metrowej anteny. Jednak mimo tak małej mocy udało się wykryć bezpośredni sygnał z sondy, nadawany już po skończonej planowanej transmisji do orbitera. Podczas przelotu przez atmosferę, jak i po lądowaniu, kamera na pokładzie sondy wykonała serię zdjęć. Dzięki temu mogliśmy ujrzeć unikalny widok, posępną pustynię upstrzoną bryłami ze scalonej wody i metanu. Ze względu na odległość i grubą warstwę atmosfery, jasność w ciągu dnia na Tytanie jest zbliżona do tej, jaką mamy na Ziemi 10 minut po zachodzie Słońca.
Rozpraszanie atmosfery i jej skład odpowiedzialne są za pomarańczowy kolor nieba. Wysoka wilgotność sprawiła, że sonda szybko się wychłacała. Pokładowe urządzenia zbadały m.in. parametry lotu, a więc pośrednio gęstości warstw atmosfery, temperaturę i wiatry, a także jej ładunek elektryczny. Badano też odgłosy za pomocą mikrofonu przystosowanego do tak trudnych warunków. Oczywiście wykonano dużą ilość zdjęć kamerami pracującymi także w pasmach pozawidzialnych, zarówno w locie, jak i po lądowaniu. Podczas projektowania systemu popełniono błąd, zapominając o przesunięciu doplerowskim, dającym przestrojenie sygnałów w wypadku obiektów poruszających się względem siebie. Misję uratowano, zmieniając trajektorię lotu lądownika w ten sposób, by zminimalizować efekt, co wymagało dołożenia dodatkowego miesiąca do czasu trwania misji. Niezależny błąd, również związany z przekazywaniem sygnałów, wyeliminował jeden z pary kanałów radiowych. Niestety nie były one w pełni wymienne, wobec czego utracono dane o prędkości wiatru i połowę zdjęć. Biorąc jednak pod uwagę warunki, odległość i czas trwania misji, był to spory sukces. I na koniec pechowiec. Oto lądownik, który w 2003 roku miał się znaleźć na powierzchni Marsa w ramach misji Mars Express, przeprowadzając głównie serię badań z zakresu astrobiologii w celu znalezienia śladów życia. O ile pozostałe zadania misji powiodły się, po odłączeniu się lądownika od orbitera słuch o nim zaginął. Zakładano nieudane lądowanie bądź awarię elektroniki i po kilku dniach misję zamknięto. Po 12 latach lądownik został odnaleziony na zdjęciach. Jak się okazało, wylądował miękko, ale nie zdołał otworzyć wszystkich paneli słonecznych. O ile energii i tak wystarczyłoby w pełni do wykonania planowych badań, antena wciąż była przysłonięta jednym z paneli i nawet jeśli misja została wykonana, dane ugrzęzły w pamięci lądownika bez szans na ich wysłanie. Oczywiście to, co widzimy, jest tylko repliką, wszak oryginał do dziś spoczywa na powierzchni Marsa. Rzut oka na całość daje do myślenia, dlaczego misja nie powiodła się. Otóż podczas podróżowania do miejsca docelowego wszystkie elementy musiały spoczywać w widocznej tutaj puszce, a po lądowaniu pokrywa nie tylko musiała się otworzyć, ale również uwolnić znajdujące się wewnątrz panele stanowiące formę czterech pokryw, umieszczonych jedna nad drugą. Musiało to być zrobione w konkretnej kolejności za pomocą sprężyn. Biorąc pod uwagę liczne przeciążenia towarzyszące podróży, jak również drastyczne różnice temperatur, wystarczy lekkie zwichrowanie choćby jednego elementu, by ten się przyblokował. Replika została pozbawiona osłon elementów znajdujących się wewnątrz. Dzięki temu możemy przyjrzeć się elektronice, w tym układom scalonym w nietypowych, ceramicznych obudowach oraz różnym elementom związanym z konkretnymi badaniami. Jak widać, lądownik został wyposażony w wysięgnik do badania gruntu w promieniu 70 cm. Lądownik nie mógł się poruszać, więc obszar badań ramienia był ograniczony do takiego niewielkiego koła. Badania polegały m.in. na analizie izotopów węgla i metanu, które to substancje są skorelowane z istnieniem życia biologicznego. Ale na wyposażeniu znajdował się jeszcze jeden element – analizator zwany kretem, który mógł się poruszać w promieniu 3 metrów i zagłębiać aż 1,5 metra pod ziemię. Był on połączony kablem, który zasilał go i ściągał z próbkami do lądownika, gdzie przeprowadzono badania. Istnieje szansa, że dane wciąż są możliwe do odczytania z pamięci półprzewodnikowej, w którą zaopatrzono lądownik. Prawdopodobnie za jakiś czas urządzenie pozostanie przejęte w ramach misji poznawczych. Już nie tylko w celu rozwiązania zagadki uszkodzonego panelu, czy poznania wyników badań, jeśli te miały miejsce, ale by poznać skutki długotrwałego pobytu takich urządzeń na powierzchni czerwonej planety. To tylko część ze zbiorów związanych z eksploracją kosmosu,
które możemy zobaczyć w londyńskim Muzeum Nauki. Zapraszam tam przy okazji, tym bardziej, że wystawa jest bezpłatna. Zapraszam do subskrybowania kanału i odwiedzenia mojego konta Patronite. Do widzenia.